Subkultury. Jedno z najbardziej fascynujących zjawisk kultury współczesnej i pytanie, dlaczego wszyscy powyżej trzydziestki są podejrzani? <śmienny> Aby w pełni zrozumieć, czym były subkultury, skąd się wzięły, jakie było ich znaczenie, musimy zacząć od jednej z największych rewolucji ostatnich 70 lat. Była to rewolucja, która miała dwie najważniejsze odsłony. Odsłona pierwsza polegała na tym, że osoby starsze po raz pierwszy w historii ludzkości utraciły swój status. Wiek nie był już uosobieniem doświadczenia, mądrości i autorytetu. Starszym przestano ufać i wyrażano to właśnie w haśle, że nie wiesz nikomu, kto jest starszy niż 30 lat. Dlaczego tak się stało? To były pierwsze lata po II wojnie światowej. Młodzi ludzie przyglądali się zniszczonemu światu, światu, który na skraj katastrofy doprowadzili właśnie starsi. I to pierwsza z odsłon owej rewolucji. Odsłona druga to pojawienie się nowej kategorii społecznej, nowej grupy społecznej, jaką była młodzież. Oczywiście zawsze w historii byli młodzi ludzie, ale oni byli traktowani w epokach wcześniejszych albo jako dzieci, albo jako te osoby niedojrzałe, które bardzo szybko mają stać się dorosłymi i naśladować życie swoich rodziców, starszych dziadków. To się zmieniło. Po II wojnie światowej mieliśmy do czynienia z wyżem demograficznym i pojawiła się ogromna rzesza młodych niezadowolonych, rozczarowanych ludzi. Pojawiło się bardzo wiele szkół i młodzi ludzie coraz więcej czasu w tych szkołach spędzali, licząc cykl edukacyjny od szkoły podstawowej przez średnią po wyższe, przede wszystkim uniwersytet. I to właśnie do tych młodych ludzi swoją ofertę zaczęło kierować radio, emitując dla nich specjalne audycje. To dla nich zaczęły swoje programy produkować raczkujące wtedy telewizje. To do nich zwrócił się przemysł produkujący ubrania i inne gadżety, które miały być wyróżnikiem tego, co było zupełnie nowe kultury młodzieżowej. Kultury, która nie miała naśladować sposobu życia starszych, ale miała być czymś zupełnie Zupełnie nowym. Za przełomowy dla tej rewolucji rok można uznać rok 1955. To wtedy na ekranach kin pojawił się film Buntownik bez powodu z Jamesem Deanem w roli głównej. I zarówno tytuł tego filmu, symbolicznie oddający. Poczucie, które mieli młodzi ludzie, a więc buntujemy się, do końca nie wiemy przeciwko czemu, ale coś nam się nie podoba, jak i wykonawca roli głównej, zresztą kilka miesięcy potem zginął tragicznie w wypadku samochodowym, stali się symbolami. W tym samym roku na ekrany trafił też mniej znany film zatytułowany Szkolna dżungla, gdzie Billy Haley wyśpiewał przebój Rock Around the Clock. I właściwie to był przełom. Okazało się, że młodzież i Rock and roll, czy też mówiąc szerzej, i muzyka rockowa to gorący, namiętny romans. To miłość, która nawiązała się natychmiast, właściwie od pierwszego, od pierwszego wejrzenia. Młodzi ludzie chcieli innego życia i to życie manifestowali na różne sposoby. I tutaj jesteśmy u źródeł subkultur. Te pierwsze pojawiły się trochę wcześniej niż wspomniany 1955 rok, bo tuż po Drugiej wojnie światowej, w wielkomiejskich środowiskach, pojawili się, stanu, yy, miast amerykańskich, pojawili się hipsterzy. Tak, tak, to nie pomyłka. Hi, hipsterzy nie są wynalazkiem początku XXI wieku, ale ci pierwsi, pierwotni, pojawili się pod koniec lat 40. wieku XX. Wielkomiejska młodzież zasłuchana w jazzie, przede wszystkim w bebopie, ubierająca się w ekstrawagancki sposób. Inną z tych pierwszych subkultur yy, była subkultura motocyklowa. Kończyła się wojna, młodych mężczyzn zwalniano z wojska, i oni z koszar często wyjeżdżali na wielkich, ciężkich motocyklach. Tworzyli grupy, przemierzali, przemierzali cały kraj, nazywano ich bikerami, a w Wielkiej Brytanii a, rockersami. I właściwie to jest historia, która z każdą dekadą przybierała. Przybierała nowe, nowe formy, pojawiały się nowe subkultury, ale zawsze chodziło o to samo: o bunt, który wyrażamy przeciwko światu, który wydaje się być skompromitowany, zły, skrojony nie na naszą miarę. Bardzo szybko pojawiła się też panika moralna. Mówiono o tym, że subkultury są złe że wykrzywiają, że odciągają młodych ludzi od, od tych ważnych problemów że zachęcają do beztroskiego stosowania używek, albo do niezobowiązującego seksu. Skandalizujące były stroje subkultury, to przecież bardzo silnie wyrażana tożsamość właśnie poprzez takie atrybuty, jak na przykład fryzura. Zapewne każdy z Was widział, kojarzy w jakiś sposób długie włosy epoki hipisowskiej, dredy związane z subkulturą, regę, Irokezy albo mochawki, jak mówi się w Stanach Zjednoczonych, które noszą, które noszą pankowcy, a może i wreszcie łyse, łyse głowy skinheadów. Ale ważne jest, żeby nie myśleć o subkulturach tylko w ten jednowymiarowy sposób, że chodziło o szok i skandal. Subkultury formułowały też bardzo ważną sferę wartości. Ci, którzy angażowali się w subkultury, mieli coś do powiedzenia światu, chcieli ten świat Zmienić. Przypomnijmy tylko dla przykładu trzy pieśni, które mogą być takim symbolem, takim znakiem tego, że subkultury rzeczywiście chciały, chciały mówić o całym świecie i do całego świata. No, pierwszą z takich pieśni jest klasyk Boba Dylana, czyli Blowing in the Wind. Niekonkretny tekst, ale mówiący o właśnie takiej tęsknocie za zmianą, za zmianą na lepsze. Drugą pieśnią jest jedna z bardzo często wykonywanych piosenek Imagine Johna Lennona. Wyobraź sobie świat, który jest jednością, do którego wszyscy wspólnie na tych samych prawach należymy. No i wreszcie Get Up, Stand Up Boba Marleya, wezwanie do tego, żeby się nie poddawać, żeby walczyć, żeby mimo przeciwności losu nadal walczyć o swoje, o swoje wartości. Może się wydawać, że żyjemy w czasach, kiedy Subkultury mają swój złoty okres za sobą, ale przypomnijcie sobie tylko, jak ważne są dzisiaj festiwale i koncerty, a to także jest dziedzictwo subkultur. Yy, tradycja koncertów, na których gra się określony gatunek muzyczny i gdzie skupiają się ludzie, którzy są fanami tego gatunku muzycznego, sięga początków lat 60. To wtedy na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych fani takich zespołów, bardzo ważnych hipisowskich zespołów jak Grateful Dead czy Jefferson Airplane, zaczęli organizować ogromne, wielotysięczne, darmowe festiwale. To było miejsce spotkań, to było miejsce, gdzie można było kogoś poznać, zobaczyć, ilu nas jest, wymienić się informacjami. I właściwie te funkcje festiwali do dziś pozostały bardzo ważne. No wspomnijmy tutaj, bo nie sposób tego pominąć, rok 1969 i Woodstock Festival, festiwal, na który sprzedano 150... Tysięcy biletów na teren miasteczka festiwalowego weszło pół miliona ludzi, a kolejny milion próbował tam dojechać, blokując na y, 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 autostrady wszystkie wokół na przestrzeni ponad 30 mil. Wydarzenie bez, prece bez precedensu, wydarzenie, które dziś uważane jest nie tylko za bardzo ważny element życia subkulturowego, ale w ogóle za część rewolucji obyczajowej. No i przypomnijmy w związku z tym także prawie że 30-letnią już tradycję Poland Rock Festival chociaż chyba nadal potocznie wszyscy myślimy o imprezie organizowanej przez Jurka Owsiaka jako a, przystanek Woodstock. Mamy wiele innych subkulturowych festiwali, które od wielu lat są w Polsce organizowane i przyjeżdżają na nie tysiące ludzi. No choćby Castle Party w Bolkowie, choćby E, e, Rok nad, e, nad bagnem w, w Goniądzu czy Ostruda Reggae Festival. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto w kontekście subkultur powiedzieć: to taki rodzaj tożsamościowego paradoksu. Otóż, kiedy Chcemy stać się częścią jakiejś subkultury, jej sympatykiem bądź sympatyczką, to po to, aby odróżnić się od tej części społeczeństwa, której nie lubimy. Paradoks polega na tym, że odróżniając się od jednej grupy społecznej, upodabniamy się do innej, bo przyjmujemy pewien kod stroju, pewną normę zachowania, przyjmujemy pewne wartości jako, jako własne. Warto o tym. Warto o tym pamiętać. I jak mówiłem, choć wydaje się, że subkulturowa przynależność i subkulturowe tożsamości to coś, co jest słabsze dziś niż było w latach 60., 70. czy 80., to oczywiście subkultury nie zniknęły. One będą tak długo ważne, jak długo będzie istniała taka kategoria społeczna jak młodzież, a nic przecież nie wskazuje na to, żeby ona miała zniknąć z szachownicy społecznej. Subkultury będą istniały po drugie, tak długo jak długo będzie potrzeba, yy, potrzeba wyrażania buntu, a ciągle mamy się przeciwko czemu buntować, świat nie jest najlepszym z miejsc we wszechświecie, no i wreszcie po trzecie, subkultury będą tak długo jak długo będą powstawały piosenki, które mówią o czymś więcej niż o zielonych oczach, dla których oszalałem.